Nic nie widziałem, dlatego miałem prawo zginąć. Ale dobra, ciekawostki na temat tego poziomu. Nazwa tego poziomu jest dla mnie kontrowersyjna, ponieważ ona nawiązuje do tego, że kiedyś w odległych latach, bądź też i teraz, matki kazały dzieciom chodzić bardzo wcześnie spać. I ja nie żartuję, bo takie coś jest na wiki napisane. I to jeszcze na angielskiej. Nie korzystam z Google tłumacza, po prostu tak wyszło i tyle. Dlatego pewnie w tym poziomie jest ciemno, albo to jest wizja koszmaru dziecka jakiegoś, gdzie są pająki, ciemny korytarz oraz ostrza, które się bujają do przodu i po bokach. I nie wiem, czy wiedzieliście, ale jest to jeden z najkrótszych poziomów w grze. Ale wciąż nie jest najłatwiejszy. Chciałem powiedzieć prosty, ale... No cóż. Aha! I nie wiem, czy wiecie, ale w prototypie poziomu Lights Out w ogóle pojawiają się niedokończone tekstury, czyli nie jest taki, jak i teraz widzicie, tylko byłyby takie, nie wiem, szarawe tekstury. Coś takiego. Oraz w prototypie nie ma ścieżki dżemu. Co jest normalne, ponieważ dżemów w ogóle nie ma w prototypie. I tu mamy koniec poziomu. I wielkie N przed nami. W prototypie Aquaku ma swój normalny korodzisz w ostatecznej wersji. Tą, w którą teraz aktualnie gramy. I to są jedyne ciekawostki na temat Lights Out. Więc teraz tak. Będziemy robili teraz Szczęki Ciemności, czyli Jaw of Darkness. W Japonii nazwany Deep into the Temple. Ten poziom zawiera 65 skrzynek. I jak wiecie... Zgadliście, macie u mnie plus. Ten poziom w ogóle nie ma niebieskiego dżemu w wersji prototypowej, czyli po prostu ścieżka niebieskiego dżemu jest zablokowana i po prostu jej nie ma. Zamiast tego pojawiają się kamienie, nie wiedzieć czemu. I poziom ten ma najbardziej ukryte skrzynki w grze. Oraz w tym poziomie mamy ostateczny bonus round, albo po prostu rundę bonusową doktora Neo, Cortex. Co dzięki czemu zdobędziemy ostatni klucz i będziemy mogli odblokować sobie poziom pod nazwą Fumbling in the Dark. Którego nie wiem, czy będę od razu robił po tym poziomie. Oraz w bonusie Cortexa nie można zdobyć wszystkich skrzynek. To jest kolejny bonus, w którym nie można zdobyć wszystkich skrzynek. Pająk! I mamy teraz dwie rundy bonusowe. I Tauny, i Cortexa. Ja bardzo lubię tą muzykę, która teraz leci. Ona jest jakaś taka fajna, spokojna, chociaż nie wiem czemu, ale instrument, który tutaj gra, jest troszeczkę jakby był wyjęty z horroru jakiegoś. Whatever, ja po prostu mam dziwną... Dziwnie mój mózg odbiera takie coś. Oh yeah, mamy teraz nietykalność. I tego ja się właśnie najbardziej boję, ponieważ w tym poziomie łatwo można spaść. Oj, patrzcie teraz na taki śmieszny glitch. Będę sobie po prostu stał i, że tak powiem, czekał, aż maska Aquaku się łaskawie kolejna pojawi, czyli będzie nietykalność. Minusem jest to, że Crash jest po prostu szybszy, przez co łatwiej może spaść. Dlatego ja będę szedł na spokojnie, nigdzie mi się nie śpieszy. No, 28. Jej, doskoczyliśmy tutaj. Jestem szczęśliwy.
I tutaj uwaga na jedną rzecz. O właśnie, bo tu już jest końcówka poziomu tak naprawdę. Dobra, TNT się zniszczyło, więc jest liczone do totalu. I teraz będzie to. Kurde. Ostatnia runda bonusowa doktora Neocortex. Tak więc czas na skupienie, ludzie, w tym oto momencie. Jest! Dało się. Za pierwszym razem. Dzięki czemu mamy 78% gry. W ogóle, czy ja wam wspomniałem o tym, że tutaj były te platformy, które... Czekajcie. O, właśnie te. Za pomocą tych platform mogliśmy się tylko i wyłącznie tam dostać. I to już właśnie będzie końcówka poziomu. Zobaczymy, jaki będzie round bonusowy towny. A, ta. Dobra. O, jest. Łatwa. Bez problemu sobie w niej daję radę. Aha! Dobra, to było głupie właściwie z mojej strony. To jest pierwsza runda bonusowa, której w sumie sfailowałem, więc jej! Co? Jak to się stało? No nie, ja nie wierzę w to, nie, nie. Kurde. Auć. Teraz gra mnie karze za to, że po prostu powiedziałem, że runda bonusowa tauny jest bez problemu łatwa. Oh Jesus. A było już tak pięknie, kurde, mogłem doskoczyć, a ja nie doskoczyłem do exitu. Jak to się stało? Ale dobra, żeby było jeszcze zabawniej, czas na Fumbling in the Dark. Najgorszy poziom w grze. Dokładnie tak. Tak więc, teraz chwila ZW. Już jestem. I poziom w Japonii nazywa się In the Deep Darkness i zawiera on 18 skrzynek. Ale... Patrzcie na to. Część z tych skrzynek jest ukryta tutaj. I mam tutaj portret doktora Neo... Cortex? Fuck, ale ja failuję teraz. Czyżby mi się mój skill skończył? Nie, po prostu nagrywam to rano. Nareszcie możemy kontynuować. Ale jest... Wow! Bateria w kontrolerze się wyczerpuje. Trzeba będzie podłączyć USB zaraz. Po tym poziomie. Więc tak. Jest jedyna ciekawostka to, że ten poziom jest kontynuacją Lights Out i po prostu, że jest on ziepko trudniejszy, jak widzicie. Dlatego ja tego poziomu nie lubię. Oraz on ma pająka, który kurde idzie w twoją stronę. Gdzie pająki po prostu były zawieszone na pajęczynach, a ten to po prostu idzie w twoją stronę i chce się rzucić do twojego gardła. Oh shit.
Nie lubię właśnie takich akcji w tym poziomie. Oczywiście ostrza to jest stały element tego poziomu. Stały design, bym powiedział. I tu będzie kolejna maska Aquaku. Nawet nie liczę, ile mam, kurde, tych skrzynek, ale na pewno dużo. Tamto ostrze myślałem, że po prostu weźmie tą maskę i tyle będzie. O. Muszę się tutaj niestety na tym poziomie mega skupić, bo jak widzicie, łatwy to on nie jest. Dlatego jest jednym z najgorszych poziomów. Dlatego dałem go w sumie na miejsce trzecie. Nawet, że powinien być w tej sesji, co ja przynajmniej ja gram, powinien być na pierwszym miejscu. Dlaczego ja mam wrażenie, że ja pominąłem jakąś skrzynkę? W sumie zaraz się przekonamy. Nie chciałbym, żeby pominął jedną skrzynkę, bo to byłoby po prostu złość i rage. Raz, dwa, trzy i koniec poziomu. Teraz pytanie, chwila prawdy, czy jest 100% ten poziom? Fuck yeah, 100%, więc fuck you, Fumbling in the Dark. I mamy perfekt. Zapomniałem wspomnieć. 18 gemów i 79% gry. Zbliżamy się do końca wielkimi krokami. Jeszcze zostało tylko 20%. Ale jako, że jestem bardzo dobry dla was wszystkich, to będzie teraz edit i wrócę do poziomu Jaws of Darkness, zanim będziemy zaczynali Castle Machinery. Po prostu zaliczę ten poziom. Może nawet mi się bonus przy okazji uda pokazać, chociaż wątpię, bo no cóż. W ogóle, wracając jeszcze na temat bonusów, oryginalnie w grze miało się pojawić taki napis, tutaj się powinien wam pokazać screen, Return of the Bonus Round, czy coś takiego. I w skrócie po prostu miałeś prawo nawet wracać do tych bonusów, tylko że w wersji ostatecznej, kiedy je zaliczyłeś, to już nie miałeś prawa, czyli w tej, w którą aktualnie teraz gramy. Ale dobra, ZW. Dobra ludzie, jestem z wami z powrotem i okazuje się, że możemy powtórzyć tą rundę bonusową, tak więc my to zrobimy. Przynajmniej będę mógł zasejwować sobie. Dobra. ...34 żyć. Jak wybucha. ...86% gry, więc brakuje nam teraz tylko ...24? Nie. 14. I tu już końcówka poziomu jest, tak więc mam nadzieję, że się uda. Yes! A więc teraz pytanie, czy zdobyłem wszystko? Perfekt! I w tym momencie Jaws of Darkness mamy zaliczone na 100%, więc będziemy mieli teraz 19 klejnot albo gem. Więc brakuje nam teraz tylko 7. Więc będziemy mogli zacząć następny poziom w grze, który się nazywa Castle Machinery. W Japonii nazwany Mechanization is Processing. Poziom zawiera 24 skrzynki. Tym gemem zajmiemy się. Wrócę tutaj na chwilę po ukończeniu tego poziomu.
I nie wiem, czy wiecie, ale ten poziom spośród wszystkich poziomów w grze ma najwięcej żyć. Nie w skrzynkach, tylko po prostu żyć. To była dosyć ciężka sekcja. A fuck, zapomniałem podładować kontrolera, więc... W którymś momencie spauzuję po prostu i... Wezmę ten kabelek USB, żeby sobie podłączyć. Już na zaś. Bo bateria się wyczerpuje. Ale cóż, poziom charakteryzuje się tym, że jest po prostu kontynuacją poziomu Heavy Machinery. Jest zdziepko trudniejszy niż Heavy Machinery. I nie wiem, czy wiecie, ale w palowej wersji tej gry, czyli w tą, w którą aktualnie gramy, kiedy Crash ginie, załóżmy, zostaje uderzony przez tą kamerkę z kolcami, to wtedy on nie wydaje swojego standardowego takiego ła, tylko po prostu ginie. Jest animacja, że on się ten... Po prostu jest animacja, że ginie, ale bez jego odgłosu. Tylko jest to w wersji amerykańskiej, bo w japońskiej jest zupełnie co innego. W japońskiej to po prostu on... Coś takiego. Nie potrafię naśladować. Wow, co to był za lag? To już mnie przestraszyło. Fuck. Dlaczego? ZW.